Dzień dobry, no to czas na Q&A. Pytań było chyba kilkadziesiąt, więc za wszystkie bardzo dziękuję. Chociaż część z nich się powtarzała, dlatego mam tutaj listę, no, pewnie kilkunastu pytań, które są oryginalne, unikalne i na dużą część z nich postaram się odpowiedzieć. Najwięcej pytań było oczywiście o ekstraklasę w ogólnodostępnej antenie. W domyśle chodzi o ekstraklasę w TVP, między innymi Bandi o to zapytał. No to odpowiadam, chociaż to nie jest odpowiedź konkretna, natomiast mam nadzieję, że coś wniesie. Otóż od czerwca trwały rzeczywiście negocjacje między TVP a Canal Plus w sprawie jednego meczu w tygodniu do pokazywania w paśmie otwartym, czyli w TVP Sport. Tak jak w końcówce poprzedniego sezonu, gdzie przypomnijmy, ta procedura pozyskiwania praw przez TVP trwała bardzo długo i pół sezonu, całą rundę jesienną kibice oglądać w TVP nie mogli. Natomiast porozumiano się ostatecznie na wiosnę i jeden mecz oglądaliśmy. W sumie chyba to było 15 spotkań, jak dobrze pamiętam. Co się dzieje teraz? Otóż ta umowa od pewnego czasu już jest przygotowana na linii TVP Canal Plus, czyli sytuacja można powiedzieć, że jest dobra i wszystko jest gotowe. No i teraz informacje z drugiej strony. Pod koniec czerwca sprawa wyglądała tak, że nie dawałem tej umowie więcej niż 40% szans, a to dlatego, że musiała pozytywnie opowiedzieć się za nią Rada Nadzorcza, czyli podpisać wydawane kolejne kilkadziesiąt milionów złotych. Sytuacja TVP wesoła nie była i w sumie wesoła nie jest. Chodzi o to, że nie ma dotacji z abonamentu radiowo-telewizyjnego, w związku z tym jest tam większe kombinowanie dotyczące budżetów, płatności, umów z partnerami, więc znaki wszystkie na niebie i ziemi wskazywały na to, że no ciężko będzie nagle dużą część tej gotówki odłożyć na coś tak mało potrzebnego jak piłkarskie mecze. Ale przyznam szczerze, w tym tygodniu przed startem Ekstraklasy te informacje były trochę lepsze, to znaczy, że mam wrażenie, że jest jakaś moc sprawcza w Radzie Nadzorczej i będzie chciała Rada Nadzorcza tą umowę podpisać. To teraz już 55, a może nawet 60%, że to się uda. Ale jeżeli to się nie uda przed startem sezonu, no to będzie tak, jak żeśmy obserwowali ostatnio, czyli nie będziemy Ekstraklasy ewentualnie oglądać od początku sezonu, ale być może się uda tę umowę podpisać później. I teraz mała gwiazdka, bo mam wrażenie, chociaż to już są zupełnie mniej pewne informacje, że podobnie sprawa dotyczy z Ligą Mistrzów. To znaczy, że TVP chyba ma chrapkę na to, by jeden mecz w tygodniu od Kanału Plus przejąć i pokazywać go na otwartej antenie. Ale to są oczywiście chęci i nie wiem, jak to się skończy zupełnie, jeżeli chodzi o procedury i jaka będzie tego puenta, no bo chyba jednak bliższa ciału koszula jest Ekstraklasa i łatwiej wyjaśnić ją z każdego punktu widzenia i władzom, i działaczom, a kibicom, no pewnie nie, bo kibice może by woleli Ligę Mistrzów. Natomiast mam wrażenie, że w tej materii też się coś toczy, a jak to się skończy, to zobaczymy niebawem. Kolejne pytanie, nie wiem czy do końca medialne, ale niech tam będzie. Ile kasy dostanie Ekstraklasa w przyszłym sezonie i które miejsce daje jej to w Europie? Rozumiem tak w domyśle, jeżeli chodzi o przychody. O, źle sobie tu napisałem, kto to pytanie zadał. Kamieniaz, przekręciłem, przepraszam. Ile kasy dostanie Ekstraklasa? No trochę więcej niż w tym sezonie. Tak do podziału na kluby to było 280 milionów złotych, więc w przyszłym sezonie, z tego co pamiętam, no to będzie tam o niecałe pewnie kilkanaście milionów więcej. Natomiast jakby ta łączna pula, którą Ekstraklasa dostaje od telewizji za prawa do transmisji, to jest 320 albo 325 milionów złotych, czyli niezły pieniądz. Oczywiście część z tego idzie na produkcję. A które miejsce Ekstraklasa ma na świecie, jeżeli chodzi o te wpływy od telewizji? No to tak z tego co pamiętam, to by była pierwsza piętnastka, bo w samej Europie jest sporo lig, które więcej pieniędzy za swoje prawa pozyskują. Wiadomo, mówimy tu o top 5 najlepszych lig, ale są też inne ligi, natomiast na świecie, jeżeli też dochodzi do tego choćby Brazylia, która ma sporo odbiorców,
ale także Stany Zjednoczone, za które też płaci się dobrze pieniądze. Japonia też ma trochę inną jednostkę walutową i inną wartość tych praw, bo tam jest po prostu droższy rynek. To ona też za prawa do swojej ligi pozyskuje więcej, natomiast generalnie Ekstraklasa nie wypada w tym zestawieniu źle i gdzieś tam pewnie to by było top 15 najlepiej opłacanych lig na świecie. Liga włoska, Puchar Włoch, Super Puchar Włoch. Pytanie od Krzyśka. Co z tym produktem? Otóż przyznam wam się szczerze, że jak pisałem tweeta o pizzy i wiedziałem, że coś się będzie działo w Ilevenie, to myślałem sobie wtedy jeszcze, chwilę wcześniej, że to ogłoszenie Ilevenu, które wiedziałem, że czeka z czymś, to będzie właśnie Liga Włoska, a oni tutaj zaskoczyli trochę z Bundesligą. No, dobrze, że zaskoczyli, chociaż pewnie potem jeszcze będę wyjaśniał w dalszej części nagrania, o co z tą Bundesligą i innymi prawami chodzi. Natomiast Liga Włoska, powiem tak, to jest dla Eleven produkt jeden z ważniejszych, który ma na swojej antenie. Te negocjacje z Serie A już się zakończyły, to wiemy. No i jakby dla mnie absolutnie i tak wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że te prawa trafiły do szeroko rozumianej grupy Polsat, czyli tutaj docelowo w przypadku Serie A, że ten produkt po prostu dalej wyląduje w Eleven Sports i będziemy sobie tam Serie A oglądać. Podobnie sprawa się ma jeżeli chodzi o Super Puchar Włoch, natomiast jeżeli chodzi o Puchar Włoch, to myślę, że być może zostanie status quo z poprzedniego sezonu, czyli jakby dalej grupa Polsat, tylko już ewentualnie być może anteny polsatowskie, tak jak to było do tej pory, bo Polsat też, z tego co wiem, prawami piłkarskimi ostatnio decydował się, interesował się mocno i jakieś tego przyzwoite efekty są, więc myślę sobie jakby, że Serie A dalej w grupie Polsat zostaje i to będzie wyglądało podobnie jak do tej pory. No ale poczekajmy jeszcze chwilę, naprawdę wszystko się wyjaśni, myślę, za momencik. To teraz sprawa dotycząca Premier League. Co z Premier League? I tu myślę, że nic. To znaczy to, co do tej pory. Czyli, że licencja do Viaplay będzie należała jeszcze do końca tego sezonu, a co najmniej do końca tego roku. A Canal Plus po prostu będzie pokazywał te spotkania, które pozyskał na zasadzie sublicencji. Kiedy to już tam było? No, ponad rok temu. Więc tutaj żadnych fajerwerków bym się na razie w tym roku jeszcze nie spodziewał. Kanały Canal Plus Extra w Polsacie, ewentualnie w kablówkach. Powiem tak, no na razie jakby nie, takie jest stanowisko Kanału Plus, ale myślę sobie, że jeżeli te przychody i wpływy z abonamentu tych ekstra kanałów z Ligą Mistrzów nie będą zadowalające, no to pewnie w którymś momencie, tudzież bardziej przed startem głównej części sezonu, Kanał Plus się zdecyduje, żeby być może włączać swoje kanały do kablówek. Chociaż jeżeli chodzi o te rozmowy z Polsatem, to powiem, że rzeczywiście ozimniły się trochę relacje na linii dwóch telewizji, więc szybszy bym był pewnie z kablówkami, że to się uda. Co z Eleven po Viaplayu, chyba spytał Szymon. Jakieś motory, ryki silników już tutaj słyszę, nie wiem, czy wy też to słyszycie, być może. No to postaram się odpowiedzieć na to pytanie i nawiążę do tego, co mówiłem w pierwszej części. Otóż dla takiej stacji jak Eleven Sports, z tego co wiem i to już od dobrych kilku miesięcy, priorytetem było utrzymanie tych najważniejszych praw, które ta stacja posiadała. Dlatego jeszcze raz się odbiję tutaj w kontekście Serie A. Myślę, że to był najważniejszy dla niej towar, który został zabezpieczony. Natomiast też wiem, że od kilku miesięcy Formuła 1 była tym towarem, która Eleven Sports w pewien sposób bardzo interesowała, bo to był produkt, który kiedyś był na tej antenie, który bardzo dobrze się oglądał, który pozyskiwał dodatkową inną grupę odbiorców niż ci, którzy byli przyciągani choćby przez dobrą i bogatą ofertę piłkarską. W związku z tym myślę sobie, że te rozmowy i negocjacje są absolutnie prowadzone z Viaplayem, a też przecież grupa Polsat kiedyś, właściwie Polsat kiedyś pokazywał Formułę 1, więc myślę sobie, że to się bardzo fajnie składa w jedną całość i być może Polsat może te negocjacje prowadzić razem. W związku z tym myślę sobie, że jeżeli Formuła 1 gdzieś przejdzie, to będzie szeroko rozumiana grupa Polsat, ale to pewnie dopiero po zakończeniu tego sezonu, który dojedzie sobie spokojnie od końca i pewnie ciekawy już będzie z tym następnym, który się zaczyna w marcu, a skoro Viaplay jest na polskim rynku do czerwca, do końcówki czerwca z tego
z tego co rozumiem, no to myślę sobie, że tamtym sezonem będzie można podzielić się już trochę szybciej albo w całości oddać go konkurencji. Obstawiam tutaj Eleven, ewentualnie szerzej grupę Polsat. Zresztą teraz też taki bundesligowy trend, tak samo było z Eleven i Bundesligą, bo też czas temu słyszałem taką dość konkretną deklarację, że będziemy chcieli odzyskiwać te prawa, które straciliśmy, i Bundesliga w pewien sposób wpisywała się w ten kontekst, bo przypomnę, że kiedyś jeszcze, gdy była to liga dużo ciekawsza z Robertem Lewandowskim, no to ona leciała na antenach Eleven Sport, więc w sumie to pozyskanie Bundesligi przez Eleven Sport też jakoś bardzo nie dziwiło. Bardzo proszę, kolejne pytanie. Jesteśmy niemal na macie, przynajmniej na planszy od szachów, ale to prawie jak w MMA. Co z KSW? Zapytał chyba Błażej. Nie Błażej. Co z KSW w każdym razie? Takie pytanie. A to też odpowiem, bo rozmawiałem, no co prawda to było akurat jeszcze w czerwcu z jednym z działaczy KSW i on przyznał dość uczciwie, że nie prowadzone były konkretne rozmowy z żadnym z nadawcą, a to dlatego, że został jeszcze do końca kontraktu z Viaplay rok i oni, jak wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, będą chcieli ten kontrakt na razie wypełnić. To znaczy, że nie ma rozmów z żadnymi innymi nadawcami, tudzież Kanał Plus, czy platformami streamingowymi takich konkretnych, i te rozmowy mają być planowane dopiero jesienią, czy właściwie późną jesienią, żeby wiedzieć, co ewentualnie po czerwcu 2025 roku KSW czeka. Więc spokojnie z tym KSW, ja bym się tym absolutnie nie przejmował. Na razie Viaplay, a tematem zajmiemy się pod koniec tego roku. To Błażej spytał, co z Ligue 1? Wiesz, z Ligue 1 to mają duży problem we Francji, to kto tam się będzie Polską teraz zajmował. Oczywiście z przymrużeniem oka to mówię, ale tak na poważnie to wiem, że jeszcze na początku czerwca, takim wczesnym początku, Ligue 1 interesował się jeden z polskich nadawców. To nie bardzo był Eleven, tylko ten drugi. Natomiast jakby wysokość chyba tej oferty i to, że nie jest to bardzo interesujący produkt dla polskiego kibica, bo te oglądalności Ligue 1 naprawdę są kiepskie w stosunku do tego, że jeszcze odeszły wielkie gwiazdy, które najczęściej i często napędzały też choćby oglądalność spotkań PSG, której tak zawsze ogląda się najlepiej. Choćby to, że liczba Polaków raczej nie jest tam większa, tylko mniejsza, no to wszystko sprawia, że ja nie wróżę na razie żadnej przyszłości z Ligue 1, ale być może będzie tak jak kiedyś, czyli po prostu w pewnym momencie, jak te prawa trochę potanieją, to jedna z zainteresowanych stacji, tudzież druga, stwierdzą, że okej, ale tak też z innej beczki, skoro Eleven kupiło Bundesligę, to myślę, że nie po to, żeby teraz bić się na noże o Ligę. Mistrzostwa świata w piłkę ręczną i piłka ręczna, którą ma Viaplay. Co z nią? Tak brzmi kolejne pytanie. Nie zapisałem sobie od kogo, przepraszam, ale bardzo dobre. No i tu jest znowu nakierunkowanie się na grupę Polsat. Zresztą to się przejawiało w innych pytaniach, że co z Polsatem, który potracił dużo praw do piłki nożnej, czy on będzie starał się je sobie odbijać w jakiś inny sposób. No trochę sobie odbił tymi europejskimi pucharami. Ligą Europy, Ligą Konferencji, być może tym, co zaraz się wydarzy, jeżeli chodzi o Włochy. Natomiast Polsat jest nastawiony mocno na piłkę ręczną, więc mam wrażenie, że jeżeli tylko cena będzie dobra i będzie dobra okoliczność, no to pewnie Polsat będzie pierwszy w kolejce, żeby te prawa do mistrzowskich imprez w piłce ręczną od Viaplayu odkupywać. Jeszcze na koniec suplement z pływającymi w stawiku pięknymi rybkami. Dobra informacja dotycząca europejskich pucharów i Polsatu jest taka, że co pewnie już po części widzicie z tego co wiem, chociaż nie ma tego wpisanej chyba w żadnej z umów z czterema klubami, które grają w eliminacjach europejskich pucharów, to Polsat będzie starał się ich mecze pokazywać też na otwartej antenie, przynajmniej jeżeli chodzi o te spotkania produkowane przez siebie, bo wtedy wiadomo, jakość i sygnał jest dobry, żeby sobie na głównym Polsacie na przykład taki mecz puścić, ale jeżeli będzie jakiś ważny mecz za granicą w dobrej jakości transmisji, to być może też jest taka szansa, żeby on się w Polsacie pojawił. Aha, i jeszcze jedna informacja a propos tych rozgrywek, że z tego co wiem, chyba wszystkie kluby jakby całość tych praw eliminacyjnych oddały Polsatowi, czyli jeżeli Wisła, Jagiellonia, Śląsk, Legia będą awansowały,
to dalej będą w grupie Polsat na antenach sportowych stacji Polsatu prezentowane. Oczywiście tutaj jest taka gwiazdka, takie zastrzeżenie, że czwarta runda eliminacji Ligi Mistrzów w przypadku Jagiellonii, to te prawa już włączane są pod Ligę Mistrzów, czyli ten mecz ewentualnie w czwartej rundzie w Kanał Plus, ale nie tylko, bo on raczej tak prawnicy przyjmują, że musi być na ogólnopolskiej antenie jako udział polskiego klubu już w Lidze Mistrzów, bo ta czwarta runda jest niejako Liga Mistrzów organizowana, więc myślę, że też wtedy trzeba będzie ten mecz na otwartej antenie puścić. A być może to też stąd rozmowy na linii Kanał Plus TVP w sprawie jakiegoś meczu, bo wtedy pewnie łatwiej, szybciej by się było porozumieć, żeby ten najważniejszy mecz o Ligę Mistrzów był na ogólnopolskiej antenie TVP. Tyle pytań mam, słuchajcie, bo idę dalej rybki oglądać i wiem, że czasami konkretów nie ma, no ale jak są, to oczywiście będę takimi konkretnymi strzałami informował o tym na Twitterze. Proszę o szybką subskrypcję, łapkę w górę, rybek będzie więcej, będzie się działo w najbliższym czasie, więc pewnie będę wracał.